Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Plugins Evolve No i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie grzybem właśnie w tą gierkę, ponieważ dosyć spoko gierka, jakby wiem, że już jest dosyć stara ale mam nadzieję, że wam się to podoba taka jest to kolejny odcinek oczywiście daily na moim kanale no i co Dostawcie sobie Pikachu, musicie mi dawać 500 subskrypcji. Jesteśmy już bardzo blisko. Wczoraj dostępniłem film sezon 2, z Jurassic Parku. Tak, spokojnie będzie ten sezon, już nie dawałem. Także wyczekujcie. nic i co? Lecimy do Gierki. Także tutaj, geny, kod genetyczny co ja sobie Jest 500, to cyto chromowe, które dodaję z tych. Żółtych baniek, dodatkowe punkty. I kserofil w suchym terenie mamy plusik. Gram sobie na tobie normalnym. Po czemu by nie? Wy. nie będę. W... albo w sumie wymienimy Matico. Y... Wirus. Matwirus <grym> Madwirus. Wirus. Madwirus. Madwirus. Mad to jest bardzo dobra nazwa y... choroby. I. Oczywiście, jak typowy wirus, yy, zaczniemy sobie w Ach, Chinach, nie, no w, w Afryce. W Afryce Zachodniej dokładnie sobie zaczniemy. Myślę, że będzie spoko miejsce na zaczęcie. Wiem, że Chiny są najlepsze lub India do zaczęcia w tej grze, ale z uwagi na to, że mamy bonus do wszystkiego tego, jakby tego, to chciałbym sobie też zacząć tutaj. Mamy już 10 zarażonych zaraz. Grzyb jest o tyle fajny, że możemy sobie objawy tej dewoluować, dlatego nie... Jeszcze dostajemy za to punkciki. Wirus był dosyć trudny do przejścia, jak ja sobie go przechodziłem tak prywatnie, bo lubię grać tą gierkę. To było dosyć ciężko, ale zrobiłem to w końcu. No jeżeli chcecie oczywiście kolejny w, 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 robaka Neuraxa, myślę, że dzisiaj przejdziemy sobie grzyba. No i w następnym odcinku robaka Neuraxa, jeżeli go chcecie, no to... Jak najbardziej je ja nagram, ja lubię. Później, oczywiście, będziemy po prostu przejść aż tak do broni biologicznej, jeżeli się nam się uda dojść. Yy, pójdźmy w powietrze, widzowie. Choć tutaj powinienem pójść bardziej w komary, ponieważ tam w Afryce dużo komarów. Ale przez powietrze myślę, że będzie dosyć skutecznie zarażało sobie to. Yy, no, to w jakiejś Norwegii, jakieś powodzie. Patrzcie, mam 11. 11 martwych? Nie wiem skąd się to bierze. Ale dobra, weźmy sobie komary, bo komarów tam jest dużo. No już właśnie chyba to jest to. Tak, to jest chyba to. Bo już zaczynamy zaraz tak po 10 tysięcy mniej więcej. To nie jest to, co jakbyśmy zaczęli w finach, no ale... Ojej, widzicie? Objawy. To tu mutuje objawy. Kaszel jeszcze nie jest aż tak groźny, zwiększa nam jeszcze zaraźliwość, ale cykliowość trochę jest większa i mogą nas wykryć, ja będę dewoluować razie objawy, żeby być dosyć bezpiecznym, ponieważ jeżeli nie mam objawów, nie jestem nas w stanie odkryć, po prostu nie są w stanie jakby, totalnie nie. nie. Yy, mamy prawie 10 milionów zakażonych, jest to dosyć dobre do rozpoczęcia sobie tutaj inwestowania w to, później będziemy szli w to, ale to potem. Właśnie grzyb to jest ta spoko umiejętność, no jak widzicie roz... tutaj bierzemy sobie no i żeby się tam wystrzelić, wystrzelmy taką dawkę. Żeby zakazić... O! I właśnie dupliśmy w chiny. Tak jak oczywiście yy, lego duplo, yy, żeby nie było. Yy, no i jak widzicie sobie tutaj możemy teraz pójść właśnie w ten tutaj te umiejętności. I pozakazać sobie kilka innych państw. Zanim się będziemy sami nie, to musimy mu trochę pomóc niestety. Oj juj, ale słabo zaraźliwość widzowie. Oj, bardzo słaba, nie wiem co tak spadło. Nagle tak w ogóle. No, co się tutaj stało, widzowie, po poważnego. To jeszcze Chiny to coś tam jako, jako tako zarażają, ale tutaj to tak. O, dobra, coś tam przyspieszyło, coś tam przyspieszyło. Aha, to jest jakiś kraj. Afganistan. Wszyscy w Afganistanie się nie zarażali. Chiny już tam pomału. O, anemii? Anemii nie chcemy, bo tam to przy nowym badaniu krwi po prostu wyjdzie, że ma jakieś tam problemy i będzie już po gierce. Dobra, zaczęliśmy zaradzać inne państwa, dlatego już w miarę wirus się zaczyna rozprzestrzeniać. Oczywiście, gdyby nie ja, musimy mu pomóc, musimy sobie jeszcze tam szczepionki pójść, wodę pójść. I kolejne państwo zakażamy. I kolejne, i kolejne. O to właśnie chodzi, żeby jak naj... ja, Tutaj Afrykę, żebyśmy zakażyli. Później już się to rozniesie po całym świecie. Do Ameryki trzeba dostać tutaj. Do Australii też. To jest Australia? Dokładnie. Widzicie, uważajcie na lekcjach geografii. Szczury, pójdźmy w miasta. Duże miasta, jak widzimy, tutaj już Chiny poszły. Kiedy, że tak powiem, poszły. Yy, kupimy sobie umiejętność tutaj przetrwania w dużych temperaturach. Czy to jest tak dokładnie, tak? No, na wysokie temperatury i gorący klimat. Także to jeszcze kupiliśmy sobie umiejętność, że sobie wystrzeliwuje tą chmurę. I zaraz, o więcej w Rosja właśnie w tym momencie została zaruszona. A jak się nasza Polska trzyma? Zero! Na razie zero. Oj, objaw anemia. No nie, nie, nie. Objawów nie, nie chcemy, przynajmniej, przynajmniej w tym momencie nie chcemy. Później sobie, że tak powiem, yy, wysko będziemy ewoluować. Na razie sobie tutaj spokojnie, niech się. Niech się ładnie rozprzestrzeniają. Chyba Afryka już jest cały zakażona z tego, co tam widziałem. Też, żeby się dostać na te poszczególne wyspy, bo później się ciężko dostać jak już są objawy. Jest wykryta choroba, to jest bardzo ciężko się dostać na te wyspy. Tego trzeba się po prostu rozsiać na całym świecie i... O, i zacząłem zabijać po prostu, jakby nic innego mi nie przychodzi do myśli... No dobra, teraz dosyć mocno No zmutowano objaw w torbiele, no nie, nie możemy sobie pozwolić na objawy, widzę, tak jak już powiedziałem Objawy są po to, żeby zabijać, a my nie chcemy zabijać, więc po co mieć objawy Mamy co wracać 816, ale to myślę, że takie przypadkowe po prostu zgony bo jakbyśmy, jak, raczej jak jakbyś już będzie z objawów, to raczej już będą nas wykrywać. Oj oj tutaj mocno idziemy po 100 milionów. Ej, ostro idziemy, widzę. Nie, gdzie tu tak się zaraża, ale ostro idziemy. Już ponad 5 miliardów. osób. Polska czy dalej, Polska, Polska się dalej trzyma, widzowie, jak widzicie. Bo i wysypki niestety nie możemy tolerować, no niestety nie, niestety nie. Mamy 102... 101 punkt mamy widzę by. Tutaj o, jeszcze tam, jeszcze tutaj musimy się dostać na te wszystkie wysepki Europę oczywiście całą sobie tutaj zająć Myślę, że możemy sobie tutaj pójść w to i w lekarstwa Żeby nam to jak, jak już nas odkryją, żebyśmy jak najdłużej przetrwali sobie Festiwal Miłości w kraju, no to fajnie się bawię. W Japonii jest Festiwal Miłości. No, w Nowej Gwinei tsunami. Nowa Zelandia, Nowa Gwinea. Jak tam Polska się trzyma? Polska jeszcze pomiędzy tymi wszystkimi państwami się. No, nie, nie, nie nie mutuj mi, nie mutuj mi, bo Ja, cię to... ja dostaję jeszcze za to punkt, tak, ja w sumie się powinna cieszyć, że mutuję, ale. Jest to upierdliwe na dłuższą metę. Na Ukrainie już ktoś jest zarażony. Polska się dalej trzyma, od dziwo. I to naprawdę się dobrze trzyma ta Polska. Aż zadziwiająco. O, już właśnie Polska została, że tak powiem, uderzona. Dobra, Grenlandia, Islandia jeszcze sobie tutaj trzeba jakoś złapać. O, mam nadzieję, że jakiś samolot taktyczny poleci tam na Islandię. Zakażony oczywiście, bo tam samoloty latają co chwilę, ale zakażony by się przydał. Oni jeszcze nie wiedzą, że już jest cały prawie świat zarażony tym moim wiruskiem. 7000 osób umarło. Dobra. Zawylecimy. 2024 rok. Jest to dobre. Obawiam się, że będziemy się zaraz zabijać. No, już chyba nawet chyba chce zabijać. No ale niestety nie ma nie ma zabijania. Tutaj musimy się dostać, tylko nie wiem w jaki sposób się tam dostać. A to już jest pytanie: Kanadzie, w Kanadzie się jako tako rozwijamy. Grenlandia już jest zakażona bardzo dobrze. Grenlandia to kluczowy punkt. Islandia właśnie została, że tak powiem, walnięta. Szwecja jeszcze tam się trzyma, a koło niej cała zarażona Norwegia. Więc, dosyć zadziwiające jest to. Ale zaraz będzie... O, dobra, nowa Guinea. I nowa Zelandia też jest zakażona, także... No, wszyscy raczej są zakażeni, oprócz Szwecji. Szwecja się najdłużej trzyma, o dziwo, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to jest spowodowane, widzowie. Ale poczekamy sobie na zaraz... O, właśnie, Szwecja została, że tak powiem, walnięta. Czekamy sobie na to, aby wszyscy sobie zakazili sobie. Totalnie wszyscy jak wszyscy będą zakażeni i one zaczęły ubierać, to jest już koniec z nimi. Dobra, zacznijmy. Zapalenie płuc i niewydolność wielona rządowa. No i w tym momencie mają taką śmiertelną, że... O! W tym momencie już nas znaczy właśnie nas wykryli yy, Tylko że my już zabijamy po milion O, oni dopiero teraz to zamykają widzowie jakby nie? O Boże! Dobra widzowie trzeba. Trzeba zainwestować w leki, bo yy, no ostro jest z tym. Czekajcie, widzowie, bo yy, my tak my na kozaka, że tak powiem, poszliśmy, ale potrzebujemy 27 punktów. Anemia, dobra, może być. Matwirus zabija bardzo szybko. No niewydolność wodna rządową tutaj. Dobra, mamy widzowie punkty, mamy widzowie punkty. Dobra, chyba już mamy. Tak mamy punkty, dobra. Kupujemy to ile następne? 32, dobra. Jest to spanie do, do zrobienia przy tym zabijaniu. Dobra. Nie, nie mają szans chyba na, zdaje się, wykaraskanie z tego. Oj, zaczynają leczyć, no aha, bo jest aż tyle już, dobra. Czekajcie, 37 widzę. Nie wiem, czy czasami to zabijanie nie jest zbyt szybkie, wiecie. Czy mogę dostać jeszcze trzy punkty? Dobra, specja została, że tak powiem, walnięta. Dobra, już jest taki przyrost, że. No, raczej ludzie już niestety nie poradzą sobie z tym. Jeszcze zrobimy tutaj wystrzał komórek. Właśnie w tym momencie Nowa Zelandia umarła. Tak. Już wszyscy umarli. Nie, nie są w stanie po prostu, że tak powiem, naprawić tego świata. Także jak widzicie, w tym momencie właśnie się kończy świat. procent 65% lekarstwa. Ale to jest dosyć dobry wynik nawet. No i w tym momencie już praktycznie badaję cały zaprzestany, ponieważ jest 10 milionów, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i zaraz będzie 1 milion, 1 milion jest już osób na świecie, już poniżej miliona, pół miliona, 200 tysięcy tak naprawdę, 1, 100 tysięcy, i... Ile? 50, 40, 30, 20, 10. Jeszcze jakieś punkciki tutaj zbierzmy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4. No i niestety rasa ludzka została, tak powiem, wybita przez mat wirus. No a tutaj jeszcze na koniec trochę zwolniła, ale myślę, że to będzie właśnie w Szwecji. No i co? Ja wam bardzo dziękuję serdecznie za głębszego odcinka. Pamiętajcie o nie łapeczki do góry, tam na dole zostawimy stubika na moim kanale. No i co, dziękuję wam bardzo. Na razie.